Nie zgodzę się z prezesem Kuleszą, że to są sprawy, którymi on się nie interesuje. No nie, jeżeli takie tematy się pojawiają, PZPN jest od tego, żeby również brać w tym udział, żeby decydować, żeby mieć swój głos, żeby takie rzeczy brać na siebie, bo dla mnie to wszystko to jest jeden wielki bałagan. To widać, że to jest chaos, że to jest nieuzgodnione, niezaplanowane i to się ciągnie już od momentu naszego wylotu do Mistrzostw Świata. No ja jestem szokowany, kiedy to jest cytat, widzę... tylko dodam z prezesa Kuleszy, który może pokażmy sobie go jeszcze raz, który rzeczywiście w tej rozmowie ze mną bardzo uspokajał. Ja aż się po kilku minutach zastanawiałem, dlaczegoż prezes tak mnie uspokaja, ale on chyba też zdaje sobie sprawę, że ta sprawa trochę wylała się za bardzo i że wiele nieprzyjemności może mieć też on sam. To są jego słowa. To nie był mój temat, to jest sprawa dotycząca premii, to nie były pieniądze dla PZPN. Tak w tym pierwszym zamyśle. Jeśli było jakieś spotkanie, jakieś rozmowy między kancelarią premiera i kadrą dotyczące premii dla reprezentantów, to ja nie miałem o nim wiedzy i nie brałem udziału. Tak jak napisałem na Twitterze, zawsze będę rozmawiał o systemowym wsparciu dla polskiej piłki. Taka jest moja rola. No tylko to były pieniądze dla PZPN, bo przecież reprezentacja jest finansowana z Polskiego Związku Piłki Nożnej, więc tutaj prezes chce troszeczkę wycofać ja się nawet rakiem. Jak oni to chcieli załatwić, żeby zrobić z rządu przelew do kasy Roberta Lewandowskiego? Nie, no to jest też odpowiedź na twoje pytanie, więc tutaj jest taki chaos i pokazuje, że my na kolejnych Mistrzostwach Świata znów mamy taki problem organizacyjny i te problemy się u nas nawarstwiają i to nie tylko chodzi o reprezentację, możemy mówić o szkoleniu, czyli organizacja to jest taka nasza pięta achillesowa i to widać znów na załączonym obrazku.